Yo, witam was, opsi, was Czarnus Los Santos. Siemaneczko, witam was wszystkich, dzień dobry. Nagrałem wam filmik w nocy, abyście mieli już gotową bombę na rano, abyście mogli już kopiować multum kopii. Jest to bardzo prosty glitch, oczywiście musicie mieć znajomego, możecie robić ten glitch w dwóch miejscach. Jeżeli robicie w bazie jak ja, musicie mieć tutaj pojazd, który chcecie kopiować, czyli ja kopiuję sobie EC, więc ustawiam EC w bazie. Jeżeli chcecie kopiować w arenie, ustawiacie EC w arenie. Dodatkowo do tego musicie mieć klub motocyklowy i musicie mieć motorki, obojętnie jakie, czy to Sanchezy, czy to Fadio, oby tylko były różne niż macie je w klubie motocyklowym. Ważne jest tutaj, aby mieć te motory w normalnym garażu, nie w klubie motocyklowym, tylko w normalnym garażu. Jeżeli macie jakieś fadzie w klubie motocyklowym, to kupcie po prostu inne motorki, żebyście wiedzieli, że one pochodzą z garażu, ponieważ będziemy je wzywać przez klub motocyklowy i dlatego jest on niezbędny tego glitcha. A więc ładujemy się do bazy, musimy zacząć całego glitcha w bazie. Musimy to zacząć, ten etap musimy zacząć w bazie, musimy mieć Avengera i musimy mieć pojazd, który wjeżdża do Avengera. To możecie tutaj użyć wiele z tych pojazdów, Night Shark, Batmobile też wskakuje, no jest kilka tych pojazdów bojowych, które tu wchodzą do Avengera i nie musicie wychodzić z pojazdu, możecie to robić już od razu siedząc w nim, ale ja muszę wam pokazać właśnie, żeby nie było potem problemów. Czyli znajomy wchodzi w szybkie akcje, zajęcia i odpala tutaj golfa czy też rzutki. No i jak już ma do dobierania graczy i tam jest jeden z dwóch czy tam coś, nie, no to po prostu wsiada z wami, wydajecie R2, aby wyjechać i teraz przez imprezę dołączacie do tego znajomego, który ma te rzutki, czy tam przez po prostu na Xboxie to dołączycie tego znajomego. Nic nie robicie, tylko czekacie, potwierdzacie te komunikaty, czekacie pod mapą i giniecie. I o to właśnie w tym chodzi i pojazd zrespi się na zewnątrz, jak macie ustawione ostatnie odrodzenie, to w tym miejscu wam się zrespi pojazd. Czyli warto też przed glitchem sobie po prostu zapisać ostatnie odrodzenie i miejsce, gdzie tam będziecie robić tego glitcha, czyli jak robicie go pod areną, to gdzieś pod areną ustawcie sobie odrodzenie i zapiszcie to odrodzenie po prostu, żeby ten pojazd się tam zrespił. Ale dobra, więc znajomy w tym momencie jest na czarnym ekranie ładowania cały czas. I żeby się z niego uwolnić, musi dołączyć do kogoś z innym trybem celowania, czyli dołącza dwukrotnie, aby mieć pewność, że dołącza do drugiej osoby, dwa razy, aby mieć pewność po prostu, że pokaże mu się komunikat z innym trybem, wtedy go anuluje i siedzi w pojeździe. Ja tutaj podjechałem pojazdem i zablokowałem drzwi, żeby mi ta postać wyskoczyła, nie przeszła z tej strony, bo po prostu już raz mi tu wciągło, bo tutaj też ta druga postać moja ma bazę i po prostu wciągło ją do bazy i już była dupa, nie? No a więc, ale generalnie i tak wychodzi od pasażera, więc nawet nie da się przepaść tego pojazdu, więc nie ma to w sumie znaczenia, więc moja postać po prostu drugi raz wyszedłem szybko i skoczyłem, aby mnie nie wciągło i udało się, jest git. No może to po prostu błąd ostatniego odrodzenia, że tutaj się mi auto zrespił, jakbym się tam gdzieś zapisał trochę dalej na drodze, to by było lepiej. Ale ogarniecie to bez problemu. Dobra, więc teraz tak, przechodzimy dalej do kolejnego etapu. Już się zbliżamy do końca i zaraz już będziemy kopiować. Ten etap cały czas, co tutaj widzicie, robimy tylko raz na samym początku, a później już będziemy farmować te pojazdy już jeden za drugim bez żadnych takich problemów. Ja teraz się oddalam się po prostu na odległość, żebym mógł przywołać pojazd. I wchodzę po prostu teraz do klubu motocyklowego, rejestruję się w klubie motocyklowym i przywołuję tutaj jakiś pojazd, obojętnie jaki z klubu, no to może by to być opresor. Oczywiście nie martwcie się, tego pojazdu nie stracicie, dlatego przywołem sobie właśnie opresorka, żeby mój znajomy mógł sobie szybko
szybko się oddalić, bo będzie się tutaj musiał oddalać. A oczywiście zwykłym motorem też może to zrobić. No i teraz znajomy wsiada na ten pojazd, który wezwaliśmy i po prostu się oddala na taką odległość, żebym ja nie miał opcji, że zwróć pojazd osobisty. Czyli zobaczcie, tutaj zrobię wam przybliżenie. Znajomy się tu oddala na taką bezpieczną odległość. Ja jeszcze trochę poleci zaraz. O, leci tam dalej. Chodzi o to, żeby po prostu nie mieć opcji przywróć pojazd osobisty. Nie zwrócić do garażu pojazd osobisty. Żeby nie było tej opcji, tylko żeby była opcja przyjmowania pojazdów, przywoływania pojazdów z klubu. Czyli wchodzimy teraz w interakcję, prezydent klubu, i przywołujemy właśnie te pojazdy, które macie na stracenie, czyli tam jak mówiłem na początku, Fadzie otrzymacie jakieś Sanchezy, tylko pamiętajcie, muszą być w garażu, nie w klubie nocnym. I zobaczcie, co się stało. Przywołałem ten pojazd i nic się nie stało, nie mam go nigdzie dookoła, mnie go nie ma, a mój znajomy nadal lata na moim opresorze. I właśnie o to chodzi. To jest 100%, że się wszystko udaje, idzie zgodnie z planem i wszystko na 100% będzie działać. Znajomy musi cały czas być w tym pojeździe, nie może z niego zejść i czeka, aż mu o tym powiemy. No i dobra, zobaczcie, jeszcze nie mam tutaj nigdzie tego mojego Fadzie, który przywołałem, tylko po prostu jesteśmy z moim opresorkiem. I teraz tak, jeżeli robicie glitcha, oczywiście tak jak ja w bazie, no to udajemy się na piechotę w bazie, a jeżeli robicie tego glitcha w arenie, no to oczywiście już od razu przechodzicie. Już wcześniej mogliście, teraz jak przywołujecie już pojazd swój jakiś, żeby znajomy nim odjechał, no to możecie po prostu udać się już pod arenę, tylko że właśnie nie można się teleportować, tylko trzeba tam się dostać pojazdem. No ale dobra, my robimy tutaj, żeby było szybciej wam pokazać to. Pokażę wam też na końcu, jak wygląda etap, gdzie tam się właśnie robicie w arenie, także wszystko wam pokażę. Na końcu jest arena, żebyście wiedzieli, gdzie tam przejść do tego. I spójrzcie to teraz. Wsiadamy do pojazdu, który chcemy kopiować i możemy nim się poruszać po bazie. Oczywiście na początku jest to trochę niemożliwe, ale kilka prób i już będziemy jechać nim normalnie. O, proszę bardzo. No i teraz chodzi o to, aby przyblokować drzwi i zrobić teleport. Czyli standardowo udajemy się w to miejsce. I na końcu też wam pokażę, gdzie udać się tym pojazdem, który będziecie kopiować w arence, także spoko, też wam pokażę, gdzie jest ta miejscówka, jakbyście chcieli robić w tamtym miejscu. Tak jak mówię, to w liczbie możecie robić w dwóch miejscach, arenka i baza, i wszystko wam tu pokażę. I chodzi o to, aby mieć tutaj pojazd, który ma dwoje drzwi, bo jeżeli zablokujecie dwoje drzwi, na przykład z przodu, a z tyłu nie, to wtedy wasza postać może wchodzić na tył i jest dupa, nie? No ale my kopiujemy oczywiście easy, najbardziej się opłaca. I widzieliście, zablokowane dwoje drzwi i mamy teleport. I teraz podchodzimy do kółeczka, jak dam trójkąt i mam komunikat opuść bazę, a dam trójkąt, żeby wejść do pojazdu, to mam teleport. Spójrzcie, teraz mam kółeczko, mam komunikat opuść bazę, trójkąt i mnie wczytuje do pojazdu. I o to właśnie chodzi. I teraz problem w ten sposób, że musicie jednocześnie potwierdzić wyjazd z bazy i trójkąt, żeby wejść do pojazdu. Najlepiej zrobić to jednocześnie, czyli jeden palec zostawcie na X, drugi na trójkąt, czy to macie A, Y chyba na Xbox, i dajecie po prostu jednocześnie pyk i gitarka, i musicie wyjechać tym pojazdem. Macie animację, że wychodzicie, ale po tej animacji jest wszystko tak, że siedzicie w pojeździe, i właśnie o to chodzi. Ja tu wam pokażę nieudaną próbę, czyli oczywiście nic się nie dzieje, jeżeli wam tak wyjdzie, że wyjdziecie bez samochodu, nic się nie dzieje absolutnie. Spójrzcie, znajomy cały czas jest tutaj na pojeździe, to też jest bardzo ważne, nie może z niego zejść. A wy, jak wam się nie udało, no to wchodzicie z powrotem do bazy, czy tam do arenki i robicie ten sam numer, tylko znowu musicie ustawiać ten pojazd. To jest najgorsze w tym glitchu, że cały czas musimy ten pojazd ustawiać, każda kopia musi być ustawiony ten pojazd, bo właśnie od tego momentu już przechodzimy do farmienia tych pojazdów, także cały czas musimy go blokować, te drzwi, i mieć ten etap. Ale jak on jest banalnie prosty, to wam mówię, że to każdy z was przejdzie. I teraz spójrzcie, tylko wystarczy, tylko musicie mieć teleport, to jest bardzo ważne, dlatego sobie sprawdzajcie, tak jak ja, że mam komunikat o wyjściu, trójkącik, wczytuję mnie w pojazd.
to jest 100%, że wszystko jest ok. I teraz spójrzcie, jednocześnie naciśniemy trójkącik X, jednocześnie pęk. I widzieliście, był taki moment, że jakbym był w samochodzie, ale on tutaj wczytuje kod i wyjeżdża z bazy. Czyli wychodzi na piechotę i bang, jesteśmy w pojeździe. Mam swoją tablicę i teraz spójrzcie, co się dzieje. Mój znajomy siedzi na motorku, na opresorku. I teraz w momencie, jak zejdzie, to tablice się zmieniają, dostają właśnie tablicę z tego Fadzio, które wzywałem przez klub, ale się nie pokazało. Właśnie z niego przychodzą tablice, bo to już jest kopia i teraz musimy ją tylko zapisać. Czyli przywołujemy MCO. Oczywiście MCO możecie sobie ustawić gdzieś tu bliżej. Wy możecie z niego wysiąść z tego pojazdu, nie ma tutaj problemu z tym, a was znajomy czeka pod bazą i po prostu do kolejnej kopii. Teraz kopia wygląda w ten sposób, że wjeżdżamy, zapisujemy ten pojazd, do MCO musimy mieć, aby go zapisać, czyli musimy mieć przechowanie pojazdów na pace, tylko po to, żeby go zapisać, wyjeżdżamy tym pojazdem i teraz udajemy się pod bazę znowu, pod arenę, gdzie to robicie i wasz znajomy wsiada do pojazdu i znowu się oddala i robicie już dokładnie to samo, co było na początku z opresorem, czyli znajomy się oddala, oczywiście musiał mnie przejechać, przeciągnąć czarnego, no ale oddala się znajomy znowu po to tylko, żebym mógł przywołać kolejny darmowy pojazd, kolejny jakiś motorek przez klub motocyklowy. On znowu się nie pokaże, znowu wchodzisz na piechotę do bazy, znowu wsiadasz do Easy, bo tam nadal jest to Easy, które było pierwsze i znowu je ustawiam i robimy to cały czas w kółko, aż wykończycie cały surowiec, który macie poustawiony tam w garażach. Możecie tutaj nawet zrobić 200 kopii, tylko znajomy wam cały czas musi odjeżdżać i w momencie, jak wyjedziecie, już zrobicie ten z teleportem ten myk, to znowu znajomy schodzi, wychodzi z pojazdu, zmienia wam się tablicę, znowu idziecie zapisać i tak w kółko. A teraz wam pokażę w arenie, gdzie macie się udać w arenie. Nie będę tu pokazał całości od początku, bo to bez sensu, tylko pokażę wam, gdzie tutaj się teleport robi i tam MCO sobie ustawicie za drogą. Tutaj nawet jest chyba lepiej, miejscówka jest do farmienia tych pojazdów, no ale znowu trzeba się tutaj udać pod tą arenę i tak z tej bazy zaczynamy glitcha, więc tu jest w sumie wasz wybór, co chcecie robić, w którym miejscu, gdzie wam będzie lepiej. Ale obydwie strony się robi dokładnie tak samo. Czyli ja tutaj wybieram pojazd, przypuśćmy, że to jest, który chcę skopiować, bo tutaj tylko jest przykładówka. Ja i tak tylko jedną kopię zrobiłem specjalnie dla filmiku. Nie mam tu nawet miejsca, już nawet nie mam motorka, żeby skopiować na jego miejsce. Także to jest tylko pokazówka. A więc patrzcie, tutaj się ustawiacie, jak chcecie, tutaj się musicie ustawić, jak chcecie mieć ten teleport, tu właśnie wjechać pomiędzy te szafki, żeby mieć dostęp, teleport, bang, jest teleporcik, ok. Pamiętajcie właśnie o tym, żeby był ten teleport i przy drzwiach zróbcie sobie próbę, czy się wczytuje, ale oczywiście tutaj nie ma lipy, więc nie trzeba. I klikamy jednocześnie X, potwierdzamy i trójkąt, żeby wejść do pojazdu. O, była animacja, że siedzę w pojeździe, a wyczytuje mnie, że wychodzę i bang, jesteśmy w pojeździe. Teraz mówimy znajomemu, że może wyjść z Easy. Znajomy wychodzi z Easy i oczywiście znajomy, jak wyjdzie z Easy, to dostajemy tablicę z motorka, który wezwałem, a wzywam motorek dokładnie przed tym, jak wchodzę do bazy, jak wchodzę do areny. Czyli centralnie jak już wchodzę na piechotę, to wzywam. Widzicie, jak on się oddala, to wtedy wzywamy ten motor, który właśnie pójdzie na straty. No jest to banalnie prosty sposób farmienie furek, kopie co w sumie 2 minutki, także nie ma lipy. I o tym chcę wam właśnie przypomnieć, abyście wiedzieli, że u Obsygo, u moich ziomeczków nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo, pozdro dla was, nie ma lipy.